Witam, pozdrawiam. Trzeba zaprezentować, już tyle zrobiłem. Okręt z mojego modelarza niszczyciel ORP Burza. Jest to wydanie numer 12 z 1984 roku, czyli stare wydanie. Ja kiedyś miałem go sklejonego, akurat ten sam akurat model, tylko że z lat 90., który się okazał w 90 latach. A tą starszą wersję kupiłem sobie, żeby mieć po prostu do tych starszych okrętów, żeby pasowało. Dodam, że tutaj jest ta burza akurat z czasów wojny, II wojny światowa, z numerem H73 burtowym w służbie Royal Navy. A tutaj mamy już wersję powojenną, ona bardzo słynną. Miała zatopienie U-bota U-606, czy to był przyznane jest ten zatopienie U-bota właśnie w burzy. Choć załoga niemiecka była sama powietrze wsadziła, ale to się przyczynił burza do tego, że okręt został wynurzony awaryjnie. No ale tutaj akurat mamy teraz model powojenny, także można powiedzieć, że 26 września 1946 roku Polska starała się, żeby te okręty wróciły do Polski. No niestety burza był w takim stanie, że nie dało rady. To tylko w 1947 roku udało się, że powróciła błyskawica. Ale burza niestety nie była w stanie sama przypłynąć. Chociaż Anglicy nie chcieli go też oddać za bardzo. Ale potem go oddali. Także w maju 1950 roku przybył do Gdyni, oczywiście był przyholowany i najlepsze było to, że dokładnie on przybył w lipcu 1951 roku. W 1950 roku były starania, żeby powróciła ta burza do Polski. No i w lipcu 51 przyholowano ją do burzy, znaczy do tego, do portu Gdyni. A holował go okręt Swarożyc. No ale burza był w takim stanie, że jeżeli chodzi o przybycie do Gdyni, to potem trzeba było dać go kapitalnemu remontowi. Oczywiście wcześniej już niektóre części zostały zdemontowane z wichra, który został wysadzony w powietrze. Zatopili go marynarze przy porcie wojennym, ale potem jak potrzebne były części jeszcze, które były pod podkładem, to z tego co wyczytałem w książce o polskiej marynarce wojennej o ORP Burza, że marynarze podwonurkowie popłynęli na dno i tam zaczęli wyciągać jeszcze z wichra co się da z tego, z drugiej wojskowej. No tam chodziło głównie o jakieś części do maszynowni, tam zaczęli z niego wydobywać, odkręcać. Dzięki temu burza został wyremontowany. Prace rozpoczęły się na burzy w 1952 roku w kwietniu, a remont trwał do 15 marca 1955 roku. 3 kwietnia na okręcie podniesiono znowu banderę polską banderę w 1955 roku. W kwietniu, dokładnie 3 kwietnia, okręt weszł do służby. No ale służył w polskiej marynarce niespełna 3 lata, bo w 1958 roku znowu musiała mieć burza kapitalny remont, mieli tam problemy z układem napędowym. No ale potem, rok później, w 1959, okazało się, że jednak burza zostanie przeniesiona do rezerwy. No ale jak burzę wyremontowano w 1955, to przekształcony został z niszczyciela na przeciwlotniczy okręt obrony. Coś takiego właśnie. Okręt ochrony przeciwlotniczej. Z niego takiego czegoś zrobili.
ale w 59 roku, jak właśnie oddany został, przeniesiony został do rezerwy, to postanowiono, że części napędowe tam i to jest silnika, układ napędowy, tam jakieś tam dobre rzeczy postanowiono przenieść na błyskawice i w ten sposób błyskawica jeszcze trochę posłużył, a burza została okrętem muzeum. A tak naprawdę to przeniesiony został do rezerwy 4 stycznia 1960 roku. Stycznia 1960 roku dostał ten numer burza, ale po prostu nigdy nie został namalowany, ponieważ wiedziano już, że on stanie się okrętem muzeum, ponieważ był już tak stary, że nie dał rady go naprawić. A części, które udało się z niego jeszcze wykorzystać, przeniesione na błyskawice, także błyskawica jeszcze sobie trochę posłużył. A tutaj właśnie, także 4 stycznia 1960 dostał ten numer 272. 24 lutego 1960 został oficjalnie wycofany i od 31 maja stał się okrętem muzeum. To wyczytałem z książki. Tutaj zobaczymy w ogóle, co zostało zrobione. Także to tak na szybko wyczytałem sobie. Armaty są 100 mm. Te radzieckie, które też zamontowano na 27 baz baterii artylerii stałej na helu. I takie właśnie same armaty zamontowane na burzy. Błyskawica też ma 100 mm, ale ma podwójne działka. Ten ma armaty pojedyncze. Tutaj mamy też działka 37 mm, takie same jak na błyskawicy. Tylko widać dwa różne projekty. Jeżeli chodzi o tę osłonę, tą obudowę, to jest to samo. Tylko że po prostu trochę inne jest. Inne części były na błyskawicy, inne części na burzy, chociaż działka są identyczne, czyli 7 mm, to same radzieckie. Tutaj mamy pontony na błyskawicy. Są pontony w innych miejscach, trochę inaczej. Tu mamy żółto-czerwone, na błyskawicy biało-czerwone. Zamontowałem sobie, już przykleiłem dwie łodzie, dwie szalupy. Także maszt fajnie wyszedł. Oczywiście olinowanie nie robię z tej wycinanki. To jak tu jest namalowane, tylko ja olinowanie robię z książki tej Okręty Polskiej Marynarki Wojennej, także przyglądam się też w tej książce. Może obrócimy go w ten sposób, burzę. I tutaj mamy właśnie, potem zrobię porównanie obok burz, ten jak wyglądał w 1943 roku, bo akurat tutaj mamy RP burza, wzór 1943. Burza wyglądał tak jak wicher w 1939 roku. W 1932 wyglądały też jeszcze trochę inaczej, bo miały dwa maszty, te okręty. A w 1960 roku to akurat wyglądała burza w ten sposób. Tutaj widzimy też, tu jest kotwiczki. Tutaj dałem linki na winąłem sobie, tam gdzie tak powinny być. Ten sam kolor, który jest błyskawica przycumowana, ponieważ z tych linek poprowadzą jeszcze liny do tych beczułek i będzie zacumowana do błyskawicy, dlatego zrobiłem ten kolor, ponieważ z tego, nie wiem dlaczego w moim modelarzu nie zrobili te części na błyskawicy, które one w ogóle powinny być, ale widać po prostu model uproszczony jak na lata 70, czy 80, bo burza był, błyskawica było wydanie w 81, a burza jest 84. I dokładnie na błyskawicy tych części nie dano, a na burzy już dano, nie? I tylko 3 lata różnicy jest. Tutaj zrobiłem sobie relingi, dałem, bo miałem akurat
bo tutaj była taka była część taka podobna jak tutaj, ale jak akurat miałem relinki, to dałem relinki. Całkiem to jest inaczej przerobione niż na tej burzy z 43 roku. Także na pewno powiem, nawet gdybym tego numeru nie malował, a burza by stała przy błyskawicy, to ona powinna mieć żadnego malowanku, bo jak błyskawica miała numer 271, to burza w tym czasie już nie miała nic, żadnego numeru, bo stał się okrętem muzeum. Także i tak by była fikcja, i tak by była fikcja, ponieważ burza też by nie mógł mieć numer 52, jaki miał, bo skoro błyskawica już ma numer 271, to burza właśnie wtedy nie miała nic namalowane, dlatego że już był jako okręg muzeum. W maju był jako okręg muzeum, a numery były przydzielone w styczniu. No ale że u mnie to one będą stały razem koło siebie, to ja tak na pamiątkę chcę sobie dać, że burza ten numer miał. Także może powiedzieć, że będę miał, jako jedyna osoba będę miał model właśnie z tym numerem. Tu też części te przykleiłem, dlatego że nie lubię się wracać. A że te części były na dziobie, a ja przykleję sobie model od dziobu do rufy, to te części już zostały przyklejone. Tak samo tutaj i te właśnie. Bo z tego będzie linka doprowadzona do tego, będzie oplotana i pójdzie do błyskawicy. Bo one będą razem przy sobie przycumowane. Także tutaj widzimy na błyskawicy, tu jest jeden ponton. Tutaj są dwa pontony, ale pionowo, tam ponton jest poziomo. Tutaj może powiedzieć też będzie podobnie, bo tutaj mamy szalupy z przodu, a z tyłu będą pontony, a błyskawica ma odwrotnie, z przodu ma pontony, z tyłu jest szalupa i motorówka. Burza ma tylko dwie szalupy. Także no, powiem wam, że bardzo mi się podoba. Tutaj zrobiłem też tak te radary, tak jak powinno być. Tylko akurat te dwie linki są już zrobione według książki, bo akurat mam modelarzu ich nie ma. Bo mają modelarz w ogóle. Założyłem to linowanie też trochę uproszczone. Tak samo na błyskawicy zrobiłem według książki, bo w moim modelarzu nie było tych linek. Także tak się prezentuje. Tyle zrobiłem już burzy. Także teraz będę robił ten mały kominek. Kominy będę szedł dalej do rufy. O, te okręty razem. Pływały, odwiedzały, miały wizyty zagraniczne od 55 właśnie roku, kiedy na burzę poniesiono tą banderę wojenną, a dokładnie w marcu 1955 roku. Nie, przepraszam, budowa, remonty trwały do 15 marca 1955 roku, a 3 kwietnia 1955 roku podniesiono na nowo polską banderę, wcielono burzę do służby i razem pływały z błyskawicą. Oczywiście błyskawica wtedy miała numer 51, burza 52 i tak przez 3 lata razem zapływały, należały do 7 Dywizjonu Niszczycieli, w której były 4 niszczyciele: ORP Błyskawica, ORP Burza, ORP Grom II i ORP Wicher drugi. Bo potem doszła jeszcze Warszawa. W 1970 roku dostała numer 275, ale Warszawa była jako okręt samodzielny. Nie należał do tego 7 Dywizjonu. W 7 Dywizjonie były tylko właśnie 4 niszczyciele. I one właśnie tutaj będą na tej makiecie. Mają pokłady te same brązowe, jak na tamte czasy. Wszystkie będą miały te same pokłady brązowe. Także elegancko. Także tyle już burzy zrobiłem w ciągu tygodnia. Bardzo fajnie, podoba mi się. I powiem wam, że jak na stary model z 1984 roku, jak na tą tekturę w ogóle, to mi się wydaje, że nawet fajnie wychodzi, fajnie się prezentuje. Także będzie skończone, to będzie przysumowany. Tylko jeszcze mam taką po prostu jedną rzecz, że będę musiał przełożyć sobie klejenie. Tu mam akurat naszkowany groma drugiego, ponieważ dzisiaj prawdopodobnie kuzyn mi podrzuci okręt wojenny ORP Wicher z mojego modelarza.
wersję tą pierwszą całkowicie z literą W, dwumasztowy, i będę właśnie chciał zrobić tego wichra najpierw, no i gryfa, bo prawdopodobnie po niedzieli podeślę mi też gryfa z mojego modelarza, także uda się mieć te dwa okręty i one będą oba okręty, gryf i wicher, na po prostu na doramce, na jednej doramce tym razem płynęły, będą wypływały na operację rurka. Także ten, także nie dziwcie się, że zrobiłem sobie ten numer 272, ale chciałem go mieć, ponieważ one będą tutaj razem przy koło siebie, to te numeracje powinny się zgadzać. Choć niektórym się może to nie podobać, no niestety, ale ja tak chcę mieć, moja decyzja, bo burza ten numer miał cały czas. Od momentu, kiedy mu go przydzielono, czyli 4 stycznia 1960, aż do zakończenia kariery okręta muzeum i ze zdemontowaniem go. Maszty zdemontowane, budówki, armaty, wszystko zdemontowane. One są teraz w jakichś muzeach, a sam kadłub przycisk holowano gdzieś na otwarte morze i zrobili sobie z niego okręt cel na ćwiczenia i został storpedowany, na dnie gdzieś tam leży. Z tego co wyczytałem, no ale został porozbierany z wszystkiego. Sam kadłub tam przeholowano. Także dzięki temu, że wydobyto właśnie rzeczy z wichra, części różne, to udało się burzę uruchomić. 3 lata z błyskawicą sobie posłużył. Od 3 kwietnia 1955 roku do roku 1958, kiedy musiał mieć znać kapitalny remont, bo miał coś z układem, z napędem, ale zdecydowano się jednak go nie już przenieść do rezerwy, bo nie uda się go naprawić. Woleli wszystkie dobre części z niego przełożyć na błyskawice, ponieważ zrobili błyskawice na chodzie jeszcze. Także fajnie. Dobra, będę kończył, bo tak można sobie gadać. Także fajne. Teraz właśnie jest fajnie, że teraz są właśnie te relinki, różne rzeczy pototrawione, wycinane laserowo, albo nawet druki 3D, bo sobie można kupić i... Bo kiedyś ja to robiłem do szpilek. Szpilki wbijałem, te główki tak wystawały i sobie oplatałem po prostu nitkę. W latach 90. tak robiłem. Szpilki wbijałem, te dziurki, gdzie były zaznaczone, i niteczką sobie owijałem. I tak miałem relinki. Także tak mi wyszedł, wychodzi pomału burza. Także olinowanie też tutaj już zrobiłem na tym maszcie. Maszt jest skończony całkowicie. Tylko jeszcze potem z tego masztu pójdzie olinowanie na tył, na kominy. Także fajne. Tutaj to nie jest na środku, tylko tak z boku. Ponieważ na samym środku idzie zrzutnia bomb głębinowych, podwójna. Także elegancko. Każdy tutaj będzie stał przycumowany do błyskawicy. Także będzie się fajnie prezentowało. Także tylko właśnie tak wspomniałem, muszę przerwać, groma robić. Nie będę na razie robił, bo chcę. Bo jak dostanę te modele wichra i gryfa, to będę chciał właśnie sobie najpierw zrobić te dwa modele, że nie chcę mi się potem do tego wichra wracać, bo już go skleiłem. No ale będę miał wersję dwumasztową, którą ja kiedyś miałem właśnie tak sklejony wichra z GPM-u, tą wersję z literką W i z dwoma masztami. Także mi się to wróci. Tu też widzimy ponton za działkiem, za armatą, za pierwszym armatą jest też ponton. Także dobra, no teraz sobie porobię parę zdjęć i zaczniemy dalej kleić. Zobaczymy, ile zrobimy w ciągu tygodnia. Dzisiaj może mi kuzyn przywiezie tego wichra, to sobie szkielet podkleję już. Także będziemy działać. Dobra, to na razie. Także widzicie, tyle mam. Nadbudówkę mam zrobioną, maszt zrobiony, działka przeciwlotnicze 37 mm zrobione, szalupy zrobione.
Nadbudówka kominowa zrobiona. Armaty 100 mm zrobione. Pierwsza i druga armata. Tutaj właśnie była śmieszna ta flaga proporzec, bo on był po prostu do malowania. Był do malowania. Tylko najgorsze było, że tylko z jednej strony zrobili. W ten sposób, ja tylko musiałem na czerwono sobie markerem pomalować, bo to było po prostu czarno-białe. Także fajnie, podoba mi się. Także lubię tą skalę 1200. Może nie umiem tak dobrze opowiadać, trochę tam się już tam nieraz mi się myli, bo czytam te książki na okrągło, raz w jednym okręcie, raz w drugim. Także czasami to sobie przypomnieć. Także panowie, tyle już jest burzy zrobionej. Oczywiście wersja powojenna na lata 55-60, a później było jak okręg muzeum. Także jak skończę tą burzę, to zrobię sobie filmik, że cały kompletny model przedstawię, zanim go przykleję na stałe do tej dioramy, przedstawię go, jak on wygląda w całości, obie strony. Potem nagram filmik porównanie obu burz, czyli wzór 1960, wzór 1943. Postawię go tam przy tamtej burzy i zrobimy sobie porównanie, jak wyszła ta modernizacja powojenna, jak się różnią te okręty ze sobą. W ogóle została nadbudówka dziobowa też zmieniona trochę. A potem nagram filmik, jak już będzie przycumowana burza do błyskawicy. Także nie miejcie do mnie żalu, że sobie taki numer tu zrobiłem, ponieważ chcę mieć za pamiątkę okręt, który ten numer miał, na papierach miał od 4 stycznia 1960 aż do złomowania. Ten numer miał cały czas. Tylko że tak jak wspomnę, go nigdy nie namalowano jemu, bo zdecydowano się, że został wycofany z czynnej służby i poszedł na okręt muzeum. Dobra, jeszcze taka właśnie ciekawostka, że burza był nazywany szczęśliwym okrętem, bardzo szczęśliwym okrętem. Nawet jest taka zapiska: dowódca eskadry, amerykański komandor Paul R. Heinemann, przyznał, że burza była najbardziej bojowym okrętem, jakikolwiek widział. To jest właśnie, trochę tutaj też czytam tej historii na małym modelarzu, bo powiem już wam, że mały modelarz najwięcej opisuje, bo inne wydawnictwa tak w skrócie tylko. Mają modelarze się nigdzie najlepiej, najwięcej dowiedzieć. Najlepsze rysunki mają w ogóle, bardzo wszystko precyzyjnie pokazane. No ale najwięcej może się dowiedzieć o tych książkach Okręty Polskiej Marynarki Wojennej. Okręty Polskiej Marynarki Wojennej, RP Burza, tom 1, RP Burza, tom 2. Najwięcej ciekawych rzeczy o tym okręcie się można dowiedzieć z tych książek. Ja czytałem, bardzo fajne te książki są. Teraz jestem akurat na czytaniu ORP Grom i ORP Wicher, niszczyciele projektu 30 bis, które czytam akurat. No i potem, bo taki był plan, że potem po burzy miałem kleić ORP Grom 2, ale niestety jak dostanę te modele z mojego modelarza, to chcę najpierw skleić właśnie Wichra, żeby mieć już skończonego i mieć z głowy tego Wichra, żeby się już do niego nie wracać potem na samym końcu. A właśnie tutaj, dobrze, teraz się biorę za komin i będę szedł dalej, czyli od komina będę szedł pomału do rufy. Potem jak dojdę już tutaj, to skleję sobie te wszystkie małe pierdołka, a na samym końcu sobie nadbudówkę dziobową, tak jak robiłem na tam błyskawicy. Także śródokręcie skleję całe teraz. No, czy dzisiaj skończę, to nie wiem. Potem ominę tą nadbudówkę rufową, zrobię całą rufę, te drobnice całą,
armatę se skleję, a na końcu se się wezmę za nadwodówkę. Dobra, to do następnego spotkania, jak pokażę, jak ten model dalej wygląda, to co uda mi się skleić. To na razie, trzymajcie się, hej.